roku Mikołaj przyjedzie terenówką. Jesteśmy na największej imprezie offroadowej w Polsce. Na terenowej integracji dla choinki. Zbieramy pieniążki dla dzieci z domów dziecka i będziemy im rozwozić prezenty. Ho, ho, ho! Terenowa integracja dla choinki! Chciałbym powiedzieć, że bardzo was wszystkich lubię, moi drodzy kochani uczestnicy. I chciałbym powiedzieć, że uwielbiam te wszystkie kluby w tym kraju, które z nami robią to samo, czyli 12 miast w Polsce, 20 parę klubów robią dokładnie to samo. Dzisiaj na trasy w całej Polsce wyjechało ponad 800 samochodów, które będą, tak jak my tu, zbierały pieniądze na domy dziecka, swoje lokalne, na swoje ośrodki pomocy, na wszystkich, którzy potrzebują tego, żeby chociaż te małe święta, które są przed nami, dać im trochę radości, trochę uśmiechu i pokazać, że my jako offroad umiemy wykorzystać nasz potencjał po to, żeby pomagać innym, bo kiedyś to wszystko tak naprawdę do nas wróci. Nie fanzol, jeno się karmi po ciaplicie. A teraz także... Nie mów głupot, tylko się przejedź po błocie. Jesteśmy w Zabrzu. Tutaj kilkanaście klubów śląskich potrafiło się zjednoczyć. I to jest przykład na to, że offroad to nie tylko ubrudzone samochody, ale wspaniali ludzie, którzy potrafią wykazać się inicjatywą i pomóc innym potrzebującym. Cel, mam nadzieję, że większości ludzi jest znany. Zbieramy pieniążki dla domów dziecka. Ta nasza zabrzańska impreza została zorganizowana przez 14 śląskich klubów, których przedstawicieli też byśmy tutaj bardzo chętnie zobaczyli. Dziękujemy panom, poklaskajmy panom. To za nami to jest Bagi. Darek na tą wyjątkową okazję swój ukochany samochód zamienił w choinkę. A jak myślisz, taki Mikołaj w samochodzie terenowym to jest fajny pomysł? Bardzo fajny. No nie powinien mieć sań? No nie. No i co myślicie, co wam może przywieźć na choinkę taki Mikołaj, co przyjechał terenówką? Ja myślę, że mi to samki z silnikiem samochodu. O, fajny pomysł. No jak, fajny jest ten offroadowy Mikołaj, czy nie? A co dostałeś od niego? Jak się nazywa? Dorota. A skąd do nas przyjechała? Po śląsku umiesz gadać? Nie umie gadać po śląsku. A lepiej jakby jeździł w terenówce czy na saniach? Na saniach. Dlaczego? Ponoć słyszałam, że prawdziwy Mikołaj jeździł na saniach. A skądś ty jest? Zabrze. Zobrze i po śląsku nie umiesz gadać. Synek, ja cię proszę. Ty. Okazuje się, że wcale te dzieci nie chcą następnego telewizora, następnego komputera. Bardziej myślą o prozaicznych rzeczach, takich jak ręczniki, pościel, skarpety. Niektórzy opiekunowie mówią o węglu na zimę. Dajemy pieniądze i rozdzielają to osoby, które są do tego kompetentne w danym domu dziecka. Tak naprawdę myślę, że nie wiem, czy chcecie już jechać, czy zaczniemy od tego, że rozwalimy najpierw samochód. Oni wyciągają człowieka z auta. A dlaczego? Bo na przykład jest stał jakiś wypadek i muszą go wyciągnąć. Do karetki. Do tej pory 109 załóg zostało zgłoszonych, ale przyjechali ludzie z Rybnika, Częstochowy, z Żywca, z Bielska. Każdy z klubów, wydaje mi się, że myślał o tym, tylko pierwszy raz zostało zrealizowane coś takiego, że nie każdy sobie małą imprezę, tylko jedną dużą, masową imprezę zorganizowano. To co, idziemy jeździć terenówkami? Jak przejażdżka z Mikołajem? Bardzo fajnie. Nudno, co? Wygrywać. Tak? Nudno wygrywać na sto. Nudno, nudno. Daj komuś szansę. Skąd na Śląsku tyle offroadowych klubów? Znaczy, wiesz, no ciężko powiedzieć, zamiłowanie. Raz, że teren. Dwa,
klub jako klub to jest taka, można powiedzieć, druga rodzina. Że cokolwiek się stanie, czy cokolwiek, każdy ci pomoże. Wiadomo, że każdy z nas potrzebuje też jakiś tam koledzy, coś poprzeżywać razem, jakąś dziurę, pierwsze błoto, pierwsze utopienie. Razem w gronie jest, wiadomo, no, jesteśmy ludźmi, lubimy razem jakoś współżyć i w ogóle no to ludzi łączy, łączy pasja, prawda? Czyli to jest najstarsze auto na tym rajdzie? Tak, najstarsze. A ile ma lat? 79 rocznik. Dalej! Przyjechaliśmy, bo wygrałem udział w konkursie Kuchni Gliwice. No poważnie, wygrałem udział w konkursie na przejażdżkę dzisiaj i w ten sposób znaleźliśmy się tutaj. Ma super integracja, wszyscy jak jedna wielka rodzina, co bardzo nam się tu po prostu podoba. No tyle. Bierzemy udział dlatego, że lubimy pomagać dzieciom. I można przyjechać tu z dziećmi. Można przyjechać z dziećmi. Dobra akcja. Piękna akcja. A jak na, w Czesku to neni. Nie ma w Czechach takiej akcji? Nie. Menší offroadowego stylu, buď rychlostní, że 24 hodinowki, nebo trialowe. Ale takowe charytatywne, nie. Świetnie się bawię, świetny teren, świetne towarzystwo, fajne duże samochody terenowe. Bardzo dziękujemy kolegom z prawdziwego offroadu, nas też jest prawdziwe. Nie ma tu innych takich samochodów na dzień dzisiejszy, sorry, które były na takich imprezach jak te auta. Od Malezji powiadomo wszystkie baje, Drezna, Wrocław i tak dalej, i tak dalej. Każdego chętnie my jako stowarzyszenie jedno, czy drugie, czy trzecie zapraszamy przyjechać po prostu, żeby poczuł ten coś. Ja też zaczynając 12 czy 13 lat temu zaprosił mnie jakiś tam kolega, pojechałem z nim w aucie, zachłysłem się tym. Ja przyszedłem do domu, ja nie mogłem kurczę spać, ja myślałem skąd to auto mieć, skąd te pieniążki na ten samochód, bo coś jest pięknego. No kurczę, to błoto. Każdy z nas uwielbiał błoto, cioranie, na rowerze, jeździł po kałużach, po czymś jak był dzieckiem, a naraz auto przyjechał, to auto przejechało. Boże, pion jakiś, kurczę, adrenalina, ten strach cały, nie no, przeżywał to. Bo teraz jak już ileś tam lat, no to każdy się do tego przyzwyczaja, mówię, ale ktoś nowy jak przyjdzie, zachłyśnie się z tym, on... To jest takie, kurczę, inne życie i to jest w ogóle piękne, nie, dla kogoś. Dziękujemy wszystkim organizatorom i uczestnikom za wspaniałą zabawę na choince. Śląsk jednak potrafi się zjednoczyć i mam nadzieję, że w niedługim czasie spotkamy się znowu. Impreza w Zabrzu zakończyła się zebraniem 28 400 zł, a teraz zapraszamy do Warki. Jeśli wszyscy uważają, że Mikołaj wcale nie jest szalony, to po tym filmiku zmieniam zdanie. Mikołaj, Mikołaj jedzie samochodem, bo gdzieś zgubił saneczki w tę mroźną pogodę. Uf, ucha, tra-la-la, co to za Mikołaj? Uf, ucha, tra-la-la, co to za Mikołaj? Och, 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 jaki wspaniały rajd! Już, fajnie, och, fajnie, och, och. Fajnie. Przyjechaliśmy tutaj na 10. jubileuszowy rajd dla choinki. Chłopaki, tutaj! Rekordowa liczba osób. Ile? Ponad 200 samochodów. Organizowana jest przez WAWE, a w tym roku wspierana przez Warkę Team. Każdy ma z tego satysfakcję, każdy pomaga, nikt nie bierze za to pieniędzy. Bardzo dobry to jest cel, dlatego trzeba jeździć i wydawać dużo pieniędzy. Chcemy pokazać też ludziom, że offroad to jest sposób na życie, tak jak dla nas. Podoba Wam się taka zabawa? Bardzo. Bardzo! Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year, to save it from tears, I'll give it to someone special. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year, to save it from tears, I'll give it to someone special. Słuchajcie, czym jeździ Święty Mikołaj? Land Roverem. 3, 2, 1, start!
wiedziałem, że to powiecie. Czym jesteś, święty Mikołaj? Nissanem Patrolem GR. 2.8 TDI. Jeepem! No, Jeepem! New Beetle. Nie, panie! Tym jeździmy, ja tu przykleję wszystkie nalepki zaraz. Jedziemy tym, koniec. My zrobimy tutaj oesik. Dobra, prawo, prawo, bo ją zabijemy. Prawo, prawo, prawo. Konkurencja polega na tym, należy założyć okulary, kierowca ma zasłonięte oczy, a pilot mówi do niego, jak wygląda trasa. Ognia, dajesz. Troszeczkę w lewo. Tak, w lewo, jeszcze kręcisz w lewo. W lewo! Dajesz gazu. Kręć jeszcze, kręć. I teraz w prawo zaczynasz. Ognia. Ognia, kochaniu, ognia. Cofnij może. Panie odkręć pilocie. W lewo, w tą kręć, dobrze? W tą. Lecimy. Jedziemy tym, nie będziemy jeździć żadnymi zielonymi, ohydnymi samochodami. Dobranoc. Wykręciliśmy trzeci czas z zamkniętymi oczami. I to jeszcze pewnie jak w niezłym czasie. 36 sekund. Co to znaczy? No? Trzecie miejsce. Dzień dobry. Jesteśmy tu pierwszy raz, tak? Dobrze mówię? Przyjechaliśmy łazem i... Pięknie. I powiem tak, tylko że wszyscy wysiadają. Wysiadam. To jest mój pilot, Kaszpir. Ja jestem balastem tylko. Życzymy sukcesu, wspieramy bardzo mocno. Buziaczki! Jedź powoli. Na miejsca. Gotowy. Start! Zaczęliśmy w 2005 roku, robimy to co rok. Mieliśmy jeszcze dwie takie, powiedzmy, wiosenno-letnie imprezy. To jest 10. jubileuszowa impreza, ale to jest nasz 8. rok pracy przy tym. Przy wielkiej satysfakcji, wielkiej radości i cholernej przyjemności, którą czerpiemy z tego, że możemy pomóc i po to jesteśmy i po to trwamy do końca świata i do ostatniego MDK. Pierwszy raz na takim szczytnym rajdzie, tak? Dokładnie. Samochód rodzinny? Tak. Do jazdy na co dzień? Tak. Po Warszawie. Po parkingach warszawskich. Czego nie wiedziałeś? Że w mojej żonie taki demon siedzi. Kurde, rodziliśmy razem dwójkę dzieci. No i co przetrwam? Kawa się wylała. W porządku. Gdybyście mogli powtórzyć, bo trochę co ci się telepie? Słucham? Co ci się telepie? Nogi jest tego. Złotnik mu się telepie. Jesteś właścicielem tego cuda? Tak, jestem właścicielem tego cuda. Zarąbisty samochodzik. Land Rover seria pierwsza Minerva 50 rok, 1952. W czarnych numerach jeszcze to po dziadku normalnie. Tak jest, to jest po dziadku, tak, dokładnie. To jeszcze komunistyczny samochód. A gdzie dach? Drzwi? A po co? Offroad pełny. To jest pełny offroad. Kilka lat temu zrobiliśmy taką wielką wystawę samochodów terenowych na targach Expo, tam jakichś motoryzacyjnych. I okazało się, że w tydzień jesteśmy w stanie przygotować imprezę, która zawładnęła kilkoma tysiącami ludzi. I stwierdziliśmy, że ten potencjał trzeba wykorzystać, że... Może fajnie by było, żeby zrobić rajd, zebrać pieniądze, żeby do domu dziecka zawieźć choinki takie żywe, w doniczce, z bombkami, z lampkami i tak dalej. Sukces był taki, że nie dość, że zawieźliśmy te choinki, te świąteczne drzewka, to jeszcze dowieźliśmy im słodycze, piłki do nogi, jakieś zeszyty, takie różne rzeczy, które są tam tak naprawdę potrzebne. 3 lata temu zastanawialiśmy, co zrobić, żeby rozprzestrzenić naszą akcję. Zaprosiliśmy znajomych z różnych klubów z całej Polski.
Przyjechali, zobaczyli, sprzedaliśmy im tak naprawdę projekt, że chcemy, żeby to się odbywało w całej Polsce jednocześnie. Cudownie się to rozwija, są fajni ludzie w tych klubach, tak samo jak my, męczą się, harują nocami, żeby to zrobić. Cześć wszystkim. No więc dobry. Udało mi się, namówiłam 7 dziewczyn i powstał kalendarz Polskie Bezdroże dla Chojenki 2013. Sprzedaliśmy do tej pory 12 kalendarzy na Facebooku. Do tej pory zebraliśmy dla dzieciaków 6191 zł. Wszystkie te pieniądze zostaną przekazane na akcję dla choinki. Ale największa satysfakcja to jest za 2 tygodnie, kiedy te małe dzieciaki wszystko to od nas dostaną. I będę wychodził z takiego domu dziecka i będę widział te choinki, o których mówiłem na początku, że niektóre są tak duże, niektóre są takie, bo rok w rok zasadzają te choinki i one im rosną szpalerem i w tym roku zawieźmy im kolejną choinkę, dzięki wam. Ogień przy kominku grzeje, topi w sercach lód wesołych świąt, wszystkiego najlepszego. W takiej chwili świat pięknieje, najprawdziwszy cud. Dla nas rodzi się Bóg. Świąteczna wieczerza i chwile, co płyną z radości. Niech miłość nas zmienia, bo szczęście się rodzi z miłości. Magiczny czas, gdy Bóg wstępuje na ziemię. Rodzi się w nas ta myśl, co niesie nadzieję. Magiczny czas. To jeszcze nie koniec. Takich akcji było jeszcze kilkanaście w Polsce. A oto krótka relacja z nich. Na Podlasiu zebrało się 40 załóg i zebrano 2300 zł. W Turku zebrało się 40 samochodów i 8 quadów, a jeden na pewno był w wodzie. Zebrali 6,5 tysiąca złotych. W Radomiu pojawiło się 30 załóg, zebrano 5300 zł. W Poznaniu było 90 samochodów, zebrano 15 760 zł. A do Zamościa przyjechało 30 samochodów i zebrano 5300 zł. Rączej! Pozdrowienia z Zamościa! Hurra! I am dreaming of a white Christmas with every Christmas card I write. May your days, be merry and bright. Spotkaliśmy się dzisiaj na ogólnopolskiej terenowej akcji dla choinki. Spotkaliśmy się tutaj, żeby uczcić pamięć naszego zmarłego przyjaciela Krzysztofa Schaba, który pół roku temu opuścił nas. I był miłośnikiem samochodów terenowych i jemu chcemy oddać hołd tym dzisiejszym spotkaniem. W tym miejscu w zeszłym roku również przyłączyliśmy się do ogólnopolskiej terenowej akcji dla choinki. Zbieramy pieniążki dla dzieci z domów dziecka w Zamościu i Łabuniach. Tutaj terenowa integracja dla choinki. Pozdrawiamy wszystkich z Zamościa. Pozdrawiamy wszystkich z Zamościa. I życzymy wesołych świąt. A w Przeworsku zebrano 3100 zł i pojawiło się tam aż 36 załóg. Jesteśmy w przeworskiej grupie rajdowej na integrację dla choinki. Mamy trochę zimno, ale myślę, że się jakoś rozgrzejemy. Zima. A w Łasku zebrano około 10 tysięcy złotych i przyjechało ponad 30 załóg. Do Lublina przyjechało 32 załogi i zebrano 6,5 tysiąca złotych. A w
Offroadowa zbiórka pieniędzy dla dzieci z domów dziecka odbyła się również w Trójmieście, w Koszalinie, na Wyspie Woli i w Gliwicach. Terenowa integracja dla choinki to największa i najfajniejsza impreza offroadowa w Polsce. Wzięło w niej udział więcej samochodów niż na rajdzie Dakar. Z okazji świąt Bożego Narodzenia składamy dla Was najlepsze życzenia. A z okazji Nowego Roku ogromnej ilości emocji, błota i offroadowych wyskoków. Najlepsze życzenia od Terenwizji.